zrobimy solidny trening pleców na 6 tygodni do startu na Mister Olympia. 5 już. Kiedyś ten uchwyt wypożyczyłem Szymkowi Ładzie przed Mistrzostwami Świata i ciekawe, kilka tygodni później został mistrzem świata. Prawda? Mam zaszczyt użyć tego samego uchwytu i kto wie. Fajna, szorstka rączka. Mamy tu taką sztangierkę specjalnie do podciągania, gdzie można 115 kg i na takiej podciągałem po 15 razy. Jak będziesz na masie po zawodach, to wpadnij, to wtedy będziesz mógł się spróbować już na takim konkretnym ciężarze. Tak. Prądu brakuje powoli. Witam serdecznie na kanale Track Nutrition w kolejnym epizodzie serii Olympia Prep. Jesteśmy w Ząbkach, tak? Bodyfanie, tak? Bodyfanie, siłowni. Dokładnie tak. U jednego z najbardziej utytułowanych kulturystów w Polsce, promotora Federacji MPC, czyli człowieka, który dla naszej branży żelaznego sportu robi w tej chwili chyba najwięcej. Staram się, w każdym razie. Szczerze powiedzieć. No i człowieka, który na deskach Olimpii stał czterokrotnie w 2010, 11, 13 i 15 roku, z tego co wyczytałem. Tak, dobrze wymieniłeś. Już te lata minęły, więc może nie tak dokładnie pamiętam te daty, ale tak, zgadza się, że dokładnie tak. No i chciałem pomówić, bo dziś poza tym, że zrobimy sobie trening pleców, a w zasadzie to ja oddam się w ręce pana Roberta i zrobimy solidny trening pleców na 6 tygodni do startu na Mister Olympia. 5 już. No już takie, no wedle materiału takie 6 można powiedzieć, choć dziś 5,5 w sumie dokładnie. Okej, bo dzisiaj jest środa, prawda? Dziś jest wtorek. Wtorek, przepraszam, pośrednio tak, 5,5 tygodnia, bo twój start, nie wiem czy dobrze wiesz o tym, ale będzie w sobotę. Rano są półfinały, w niedzielę, w sobotę popołudniu wieczorem finały dokładnie, razem z Mister Olympia, prawda? Tak jest, dokładnie. Czyli, a ten promitting i te weryfikacje są w czwartek, czyli do tego czasu trzeba zrobić wagę. No tak, czyli dla ciebie dobrze, bo masz dużo czasu na ładowanie. Prawda? Więc dokładnie to jest tak. Korzystnie, tak jak w Sopocie, więc dokładnie mam nadzieję, tak, że co najmniej powtórzysz formę z Sopotu, a może nawet coś tam się uda jeszcze poprawić. Plan jest taki, żeby ją przebić. Z każdym startem warto byłoby wyciągnąć jakieś wnioski, coś poprawić, aczkolwiek rzeczywiście ta dyspozycja w Sopocie była póki co najlepsza w mojej karierze. No ale to jest Mister Olympia, więc znowu trzeba zrobić ten mały kroczek do przodu i użyć wszystkich narzędzi, żeby było jeszcze lepiej, co oczywiście postaram się uczynić. No a dziś trening grzbietu, także tak jak wspomniałem na początku, oddaję się w ręce tutaj mistrza. No i od czego zaczniemy? No dobrze, już coś sobie tak w głowie zaplanowałem. No, powiedzmy, skopiujemy taki mój ulubiony trening, który bardzo często nawet sam stosowałem w swoich przygotowaniach do zawodów, czy to było w okresie takim dalszym od startów przygotowawczym, czy tuż przed startem. On specjalnie wiele się nie zmieniał, może troszeczkę przed zawodami zmniejszałem ciężary na rzecz ilości powtórzeń, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko kontuzji, bo to jest główny cel jakby przygotowań przed zawodami, zachować tylko tą pełność, prawda, utrzymać tą masę mięśniową, obniżać poziom tkanki tłuszczowej, a wiadomo, niski poziom tkanki tłuszczowej, wysuszenie ogólnie stawów, ścięgien, niski poziom wody w organizmie też sprzyja temu, żeby łatwo wchodziły kontuzje, więc żeby tego uniknąć, dobrze by było te ciężary, których zazwyczaj w okresie przygotowawczym gdzieś tam 8-12 tygodni przed zawodami używamy, powiedzmy, tych maksymalnych, żeby minimalnie zmniejszyć o te powiedzmy 10%, to i tak nam otrzyma tą masę mięśniową, a bardziej się skupić może na technice, lepszym napompowaniu mięśnia, lepszym czuciu mięśniowym, co się przełoży później na scenie w to, że lepiej te mięśnie będą kontrolowane przy pozach, zwłaszcza tyłem, jeżeli chodzi o trening grzbietów. Więc zaczniemy sobie od ściągania wyciągu bloczkowego górnego w takim neutralnym chwycie, nie za szerokim, żeby ta amplituda ruchu była taka maksymalnie można było poczuć mięsień, jego spięcie, więc to według mnie ten uchwyt jest
optymalny, lepszy niż nachwyt i niż podchwyt. Jakby... No pewno pod kątem pracy najszerszego grzbietu, nie? Tak, to no, w ogóle w treningu mięśni grzbietu moim celem było stosować głównie takie ćwiczenia, przy których łokieć porusza się bardzo blisko tułowia. Raz, że starałem się unikać wszystkich ćwiczeń, gdzie łokieć jest gdzieś oddalony od tułowia. Wtedy bardziej są angażowane górne części mięśni pleców, różne ich rejony, natomiast przy poruszaniu łokcia blisko tułowia, nie dość, że głównie angażujemy, znaczy staramy się skupić na tych dolnych częściach mięśnia grzbietu, które zazwyczaj u większości zawodników, powiedzmy takiej średniej klasy, nawet u wielu zawodowców, dół jest bardziej zaniedbany niż góra, a góra czy tak będzie pracowała, więc jakby to, tego się nauczyłem. Po latach, że nie ma specjalnie wielkiego sensu podciąganie na drążku, na przykład szerokim chwytem, czy ściąganie, nie wiem, do karku drążka, czy przyciąganie, bo te łokcie idą szeroko i nic nie poprawia się w tych plecach tak naprawdę. Starałem się wybrać tylko takie ćwiczenia, które będą się przekładały stricte na progres, zwiększanie ciężaru, grubości mięśnia, jednocześnie szerokości, bo to jedno z drugim jakby tutaj współgra. Czyli optymalizowanie treningu pod względem doboru ćwiczeń, takich, które są po prostu najlepsze, a pomijanie tych, które niespecjalnie cokolwiek wnoszą albo nie dają w ogóle tego progresu. No i teraz świadomie bądź nie, ale wywołał właśnie pan burzę w komentarzach, założę się, bo no, znajdą się zaraz wyznawcy podciągania na drążku, którzy twierdzą, że jest to najlepsze ćwiczenie na plecy. Kiedyś byłem w podciąganiu drążku naprawdę bardzo dobry, jak zacząłem kulturystykę. Ponad 100 razy się podciągałem. Oczywiście ktoś powie, że nie tam w pełnym zakresie, w krótszym, ale grubo ponad 100, nie będę mówił w wyniku. Niespecjalnie plecy wyglądały. Owszem, ręce, przedramiona bardzo silne były, bo to przy treningach sztuk walki było dosyć ważne. Natomiast podciąganie drążku dla mnie, jeżeli chodzi o rozbudowę grubości mięśni, nie jest to dobre ćwiczenie po prostu. Nie jest dobre przez jego wykonywanie, bez względu na to, czy podchwytem, czy nachwytem, czy wąskim chwytem, są po prostu lepsze ćwiczenia, prawda? Skoro są lepsze, to bez sensu jest robić to ćwiczenie. Ja nie mówię, żeby absolutnie, bo też kiedyś je robiłem, prawda? Jak byłem, powiedzmy, początkujący, ale jak już poznałem duży zestaw ćwiczeń, to starałem się eliminować te najmniej według mnie skuteczne. I podciąganie na drążku według mnie, jeżeli chodzi o rozbudowę mięśni pleców, jest dużo mniej skuteczne niż przyciąganie sztangi na przykład, przyciąganie sztangi, angielki, różne rodzaje wiosłowania na wyciągach, nawet ściąganie wyciągu bloczkowego górnego w neutralnym chwycie, gdzie możemy się odpowiednio odchylić, prawda, podsunąć w odpowiednie miejsce na siedzisku. Tego w podciąganiu na drążku się nie da zrobić. Ja naprawdę spędziłem na podciąganiu na drążku, jeszcze zanim zaczynałem przygodę z siłownią, bardzo dużo czasu. Miałem w drzwiach powieszony drążek i się podciągałem non-stop. Pompki robienie na jednej ręce, na dwóch, już pompki do znudzenia, właściwie nie było granicy, której nie mogłem przekroczyć, było to tak jakby na zmianę. Owszem, jeżeli chodzi o formę, wygląd, sylwetki, super, około 80-81 kg, jakby dla mnie kiedyś takim wzorem sylwetki była sylwetka Bruce Lee, prawda? Jeżeli ktoś chce sylwetkę Bruce Lee osiągnąć, niespecjalnie koniecznie jest potrzebna siłownia, wystarczy drążek, pompki, jakieś różne odwrotne i tak dalej, można z ciężarem własnego ciała bardzo dużo osiągnąć. Ale jeżeli chodzi o kulturystykę, rozwój takiej ekstremalnej masy mięśniowej na poziomie pro, To trzeba już ciężary, maszyny, sztanga, sztangielki, jakieś wyciągi. Jest to najlepsza, najkrótsza, najprostsza droga do osiągnięcia jakby tego celu. Taki jest temat. Oczywiście mój pomysł. Właśnie, teraz temat, czy maszyny, czy wolne ciężary. Za chwilę sobie do tego nawiążemy. Tymczasem ja dogrzewam się, wypijam Boogeymana i zaczynamy trening. Możemy zaczynać. Ja szczególnie gdzieś tam na początku treningu lubię sobie zrobić takie 2-3 serie tak zwanego wstępnego zmęczenia. W gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wyczuć pracę tych mięśni, nad którymi za chwilę będziemy pracować z tym większym ciężarem.
No i cóż, jaki jest plan? 3-4 serie? Zakres, w jakim się będziemy poruszać? No, oczywiście tutaj ilość serii, dobór ciężaru Tobie pozostawiam. Ja wykonywałem przy tym pierwszym ćwiczeniu zazwyczaj koło 4 takich wstępnych serii. One były dlatego wstępne, żeby przygotować mnie do tego maksymalnego ciężaru. Dla mnie w każdym ćwiczeniu była jedna tylko taka seria docelowa, okay, w której wykonywałem te 8 do 10 powtórzeń, a później były dropsety, czyli zmniejszanie obciążenia, ewentualnie przerwa w trakcie serii, 10-15 sekund od odpoczynku i dalej 2, 3, 4 powtórzenia, tyle się uda, aż już uznałem, że te mięśnie są już tak mocno napompowane, że absolutnie wystarczy. Czyli jedna taka seria składająca się z wielu segmentów. Nazywałem to serią segmentarną. I te metody intensyfikacji, o których przed chwilą wspomnieliśmy, to jest właśnie bardziej gdzieś tam aspekt, który nastawialiśmy się pod koniec przygotowań, czy nie? Czy w trakcie budowania masy również? Nie, w trakcie budowania masy również, z tym, że w trakcie budowania masy ten zasób energii był jakby większy, chociaż równocześnie ta duża masa mięśniowa powodowała, że to zmęczenie jakby szybciej się mogło pojawiać, jakby kondycja była troszkę, powiedzmy, słabsza, więc jakby mniej tych segmentów robiłem, za to na większych obciążeniach i czasami troszkę dłuższe były te odpoczynki, na przykład 15-20 sekund zamiast 10 sekund przykładowo, prawda? Okay. No. To przypomnijmy jeszcze naszym widzom, w szczycie masy osiągałeś wagę? No, to w zależności od lat. Na początku kariery, jak jeszcze byłem amatorem takim początkującym, masę, którą osiągnąłem, to było 134 kg. Tylko wtedy dosyć duży poziom tkanki tłuszczowej był, ale było to dla mnie wyjątkowo korzystny taki manewr, dlatego że później zmierzanie do tej wagi nie stanowiło absolutnie najmniejszego problemu. Później przy kolejnych budowach takich tej masy, jak już tam, powiedzmy, już byłem amatorem bardziej zaawansowanym czy zawodowcem, były coraz mniejsze. Najpierw 130 kg, później 128, aż już w ostatnich latach, kiedy najwyższą masę mięśniową miałem na scenie, dochodziłem na masie do 125-6 kg, absolutnie wystarczyło. Mogłem oczywiście więcej, tylko wiedziałem, że jakby już moje gabaryty nie są potrzebne większe. Prawda? Rozbudowywanie góry większej, gdzie pewien problem był z nogami przez jakby kolana, już bardzo duże obciążenia. Nie mogłem tej góry jeszcze bardziej rozbudowywać, bo zbyt duże dysproporcje by się pojawiły. Rozumiem. Może to zabawne, ale ja w szczycie masy ostatniej również osiągnąłem wagę 134 kg, aczkolwiek no, jestem gdzieś tam troszeczkę wyższy i cały czas prezentuję tą klasyczną sylwetkę. I ludzie dopytują, co w momencie, gdy przejdę do Open, jeśli przejdę, to ile ja musiałbym ważyć na masie. Się boję, że tam pod 1,5 musiałbym podejść, żeby to naprawdę robiło wrażenie. Przy Twoim wzroście ja mam 1,73 m, a Ty pewnie jest 1,88 m. No tak, tak. No, to, no to ogromna różnica. Tu na każdy centymetr tak naprawdę 2 kg co najmniej przypadają, prawda? Że jeżeli masz 15 cm więcej, to trzeba by było, żeby zachować podobne proporcje, minimum 30 kg więcej nałożyć, a to mogłoby być też za mało, bo jednak to jest tak, że jak rośniesz, to te proporcje nie musisz być coraz bardziej szerszy, prawda? Więcej tej masy, więc no... Wyobrażacie sobie mnie w wadze 160 kg? Jak teraz moja żonka narzeka, że jak położę na nią rękę, to jest za ciężka? To no, co tak, by było, tak, jak, tak, jakbym ważył 30 kg więcej? Nie słuchaj, kochanie. Dobra. Nie komentuję to specjalnie, bo nie za bardzo mam co komentować. Wykonujesz tak, jak to powinno wszystko być. Ten, okay, ten zakres musi być w pewien sposób ograniczony. Oczywiście nie prostujemy łokci zbyt mocno. Maksymalnie staramy się oczywiście ściągać w miarę możliwości nisko. Jak ten ciężar już będzie dosyć duży, to nie da się jakby tego drążka przyciągnąć do klatki, więc trzeba ten zakres troszeczkę ograniczać, co nie znaczy, że ten mięsień nie pracuje maksymalnie intensywnie. Trzeba to w jakiś sposób wypośrodkować. Zakres ruchu i ciężar, który jakby tutaj otóż dobiera. Według mnie, czym zawodnik jest bardziej zaawansowany, tym może bardziej ten zakres ruchu ograniczać i to będzie dla niego korzystne. Głównie też jako prewencja, lepiej pracować w tym krótszym zakresie ruchu. Efekt uzyskamy co najmniej tak samo dobry, a może nawet lepszy, a ryzyko kontuzji spadnie wtedy do minimum według mnie. Zgadza się. No i teraz przechodzę już, myślę, że gdzieś tam się zbliżam powoli do tej serii roboczej, ale chciałem nawiązać jeszcze do użycia pasków i rozwiać też wszelkie wątpliwości osób ćwiczących. Dla mnie to taki must have.
I zmniejszamy? Jedziemy, no. Ile? Dwa? Dwa. Jeszcze? Tak, dwa. Jeszcze jeden. Okej. Okej. Już koniec, tak? Tak. Taki fajny dropik się zrobił na końcu. Na koniec wystarczy w zupełności. Niby to jest jedna seria, która się składa z kilku takich podserii, prawda? Mhm. Dla mnie absolutnie w każdym ćwiczeniu coś takiego wystarczyło. Jeżeli uznałem w momencie, kiedy już taką serię, powiedzmy, zaczynałem, że o, ten ciężar za mały, bo robię, nie wiem, ósme, dziewiąte powtórzenie jest mało, to nagle przerywałem. Bo wiedziałem, że mogę jeszcze jedną sztabkę założyć. Odpocznę sobie 3 minuty, dołożę jedną sztabkę, wykonam te 8-10 powtórzeń i dopiero wtedy te dropsety. Ale to się rzadko zdarzało. Jak się już doświadczenia nabiera, to wiesz, wyczuwasz sam, do jakiego ciężaru zmierzasz, żeby w nim wykonać tą optymalną serię. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś nie jest do końca zorientowany i ten ciężar nie był optymalnie dobrany w tej ostatniej serii, mimo że ją zaczął, może nagle ją przerwać, prawda? I nic się nie stanie. To zmęczenie nie będzie na tyle duże, żeby później w następnej serii nie zrobić tego tak zwanego maksa, nie pobić swojego rekordu życiowego, ja już to tak nazywałem. Przychodziłem na trening i chciałem pobijać w każdym ćwiczeniu jakiś rekord życiowy, czy ilość powtórzeń na tym ciężarze, czy minimalnie ciężaru dołożyć, oczywiście zachowując odpowiednią dla siebie technikę, prawda? I każdy trening dzięki temu był wyzwaniem, czy to było przed zawodami, czy to było daleko od zawodów, to mnie bardzo jakby motywowała taka wewnętrzna rywalizacja. Prawda? Bo niektórzy tak przychodzą na ten trening, ileś tych serii, ileś powtórzeń. Ja w ogóle tak nie myślałem w pewnym momencie, prawda? Tylko było, pamiętałem z poprzedniego treningu, jaki ciężar, ile powtórzeń, ewentualnie miałem to gdzieś tam zapisane i to mnie motywowało, żeby dołożyć chociaż jedno powtórzenie w każdym ćwiczeniu. Jeżeli tych ćwiczeń jest 6, prawda, to znaczy, że pobiłem 6 rekordów swoich życiowych na danym treningu. I bardzo długo to było możliwe do zawodu. Wiadomo, tam już 2-3 tygodnie przed, już nie szalałem w ten sposób, bo inny cel był, ale kilka tygodni przed zawodami to bardzo było silnie motywujące. Czyli jak widzicie, domena najlepszych. Ostatnio trening pleców robiłem z Radkiem Słodkiewiczem, czyli też w sumie rywalizowaliście na scenie. No to dokładnie takie samo podejście miał Radek w swoim prime. Czyli na każdym treningu próbował pobić po prostu swój rekord i dążyć. Nie oglądałem tego filmu, więc nie wiem, no nie właśnie. Powtarzam się. I to jest doskonały dowód na to, że właśnie tak warto podchodzić do sprawy. Tak. W porządku, pierwsze ćwiczenie za nami, co dalej? Teraz moje takie ulubione ćwiczenie, jakbym miał wybrać tylko jedno ćwiczenie, które by mi maksymalnie miało rozwinąć plecy i myślę, że te plecy byłyby prawie tak dobre za pomocą tylko tego jednego ćwiczenia, to jest podciąganie sztangi, właściwie gryfu sztangi między nogami do klatki. No, mamy taki uchwyt, gdzie tą sztangę mocujemy, a z drugiej strony nakładamy specjalnie taką zespawaną nakładkę, specjalnie pode mnie, szerokość też odpowiednio jakby dobrana, żeby nie ograniczać zakresu ruchu, żeby było w miarę wąsko, ale też jeżeli uchwyt jest zbyt wąski, to trochę ten zakres ruchu jest ograniczony, prawda? Dlatego, że ściągamy tutaj, a powinniśmy troszeczkę dalej i dlatego jest ten uchwyt właśnie taki, żebyśmy ten zakres ruchu mieli maksymalny, prawda? Jasne. Przy przyciąganiu sztangi. Też tak wyprofilowane, żeby tutaj się kółka zmieściły, żeby kółka nie ograniczały zakresu ruchu. Jakbyśmy poza tym, jak wykorzystujemy tutaj, no to te kółka ograniczają ten zakres i nawet nie jesteśmy w stanie dociągnąć do brzucha, tylko kończymy ruch tutaj i wtedy te plecy nie będą w pełni pracowały. Także kiedyś ten uchwyt wypożyczyłem Szymkowi Ładzie przed mistrzostwami świata i ciekawe, kilka tygodni później został mistrzem świata, prawda? Miał problem z plecami i specjalnie mówię, tylko mi zwróć to oczywiście po kilku tygodniach, jak już zdobędziesz ten tytuł mistrza świata. Najpierw zdobył w Arnold Classic, chyba drugie miejsce, byłem tam na tych zawodach, pomagałem mu. Widzieliśmy, co poprawić, poprawiliśmy i na mistrzostwach świata Kryzanka ograł, prawda? I myślę, że ten uchwyt z pewnością się przyczynił do tego, że troszkę te plecy poprawił. No dobra, wobec tego słuchajcie, no nie pozostało nic innego, tylko mam zaszczyt użyć tego samego uchwytu i kto wie. No tak. Kolejny pro, który ćwiczy na tym uchwycie plec. Okej.
w szczycie formy już brakowało miejsca i musiałem tak naprawdę plastrami doklejać jeszcze jedno kółko, bo tak udawało mi się do 220 kg dojść na około 10 powtórzeń. Też z dropsetem jakimś. Oczywiście już przy tak dużym ciężarze nie da się być pochylonym w przód, tylko prawie trzeba w pionie stać, ale plecy pracują wtedy idealnie. To nie ma wtedy znaczenia. Poza tym stopy trzeba też mocno do przodu wysunąć, prawda, żeby zbalansować. Znaleźć odpowiedni środek tak, ciężkości. No i właśnie chciałem jeszcze nawiązać teraz do tematu pasków i rozwiać wszelkie wątpliwości, szczególnie dla tych młodych adeptów. Często upierają się przy tym, że to wolne ciężary są lepsze niż maszyny. Jak ktoś trenuje tylko na maszynach, to zawsze w komentarzach jest spore poruszenie, że dlaczego tak, a nie inaczej. Temat podciągania na drążku, który już omówiliśmy, no i paski. Jakie jest Twoje zdanie na temat pasków i czy warto z nich korzystać, czy niekoniecznie? Jak zwykle w wielu odpowiedziach to zależy. Jeżeli jest się początkującą osobą, według mnie nie ma takiej potrzeby. Chodzi o to, żeby osoba początkująca musi wzmocnić wszystkie mięśnie, prawda? Uchwyt powinna wzmocnić, na tym się koncentrować, prawda? Jeżeli wyślizgują się, nie wiem, sztangielki, sztanga, bo spocone ręce są, to używać po prostu magnezji. Jest taka magnezja niebrudząca, w płynie, prawda, można jej używać. Dopiero w momencie, kiedy już dysponujemy sporą siłą, już dobrze jesteśmy technicznie w różnych ćwiczeniach, nie wiem, po roku niektórzy dopiero po 2 latach, w takich ćwiczeniach właśnie jak podciąganie sztangi, martwy ciąg, można by było zacząć używać pasków. Ale już na poziomie pro, po nie wiem, 5 latach, jak ktoś już myśli o zdobyciu Mistrzostwa Polski, powiedzmy, w NPC, czy jest zawodowcem, bez pasków właściwie nie robi się w ogóle treningów. Ja nawet bicepsów nie robiłem bez pasków tak naprawdę. Uginania ze sztangą, czy ze sztangielkami, czy nawet przyciągania. Dlatego, że dzięki paskom, mimo że uchwyt jest silny, ja nie muszę się koncentrować mocno na uchwycie. Jest on pewny, nawet w momencie, kiedy już jestem zmęczony i przedramiona puszczają, nadal jak mięśnie są silne, mogę ten ruch kontynuować, zwłaszcza przy plecach. Więc jakby bez pasków nie osiągnąłbym z pewnością tego, co osiągnąłem, jeżeli chodzi o rozbudowę masy mięśniowej. Czyli na poziomie, powiedzmy, pro i wysokoamatorskim paski są absolutnie niezbędne. Bez pasków nie da się pracować na tak dużych ciężarach, mimo bardzo silnego uchwytu, jeżeli ktoś by miał. Ja miałem bardzo silny, bo tak jak mówię, na drążku kiedyś się pociągałem bez żadnych pasków. Wielokrotnie zależało mi na bardzo mocnym uchwycie, jak w karate walczyło się za karategi, się łapało, prawda, czy pompki się robiło. Te przedramiona musiały być bardzo silne. Kiedyś miałem jakby dosyć mocno rozbudowane, wytrzymałe. Też różne takie ćwiczenia były, prawda, żeby je wzmocnić. Natomiast jeżeli chodzi o rozbudowę pleców, czy nawet tak jak mówię, bicepsów, a zwłaszcza pleców, to jakby są niezbędne tutaj według mnie. To trzeba sobie dobre, fajne paski dopasować, żeby łatwo, szybko je nakładać, co jest też ważne, żeby one dobrze trzymały jakby ten uchwyt, ten gryf. No podpisuję się pod tym w 100%, właśnie szczególnie w momencie, gdy operujemy już na tak dużych ciężarach, że to słabość uchwytu determinowałaby fakt, że nie bylibyśmy w stanie wykonać większej ilości powtórzeń, czy chociażby właśnie w takich dropsetach, w momencie, gdy ta seria trwa dość długo, wówczas przy ramie puszcza, a plecy jeszcze to jest to słabe ogniwo tego całego łańcucha, prawda? Tak. Plecy są bardzo silne, tam jest dużo tych grup mięśniowych, natomiast te przedramiona są niewielkie, czy mięśnie tutaj dłoni w ogóle, prawda? To powoduje, że odciążamy je troszeczkę, prawda? Nie musimy aż tak mocno rąk zaciskać, a nawet dłonie, jak mocno zaciskamy, to dzięki paskom nie musimy aż tak mocno, prawda? One w trakcie kolejnych serii będą coraz mniejszy, słabszy będzie ten uchwyt, aż w pewnym momencie byśmy puścili tą sztangę, co by mogło grozić paradoksalnie kontuzją, prawda? Więc żeby nawet uniknąć kontuzji przy walce z dużymi ciężarami, używanie pasków powoduje pewne zabezpieczenie się przed nią. Dobra. Taka jeszcze informacja, na przykład przy tym ćwiczeniu. Jaki największy, z czym miałem problem? Z kolanami. Przy dużych ciężarach. A dlaczego? To ciekawe. Dlatego, że początkowo ćwiczyłem w takich butach, powiedzmy, z miękką podeszłą, jak twoje. No. Później zamieniłem je takie na trochę wojskowe. Było lepiej, ale
game changerem było kupienie sobie butów do przysiadów, do trójboju. Okej, okay, z podwyższeniem takich, podpięte, tak, sztywną, dokładnie, stopą. Sztywną. Tam jak stawiałem stopę, to tak jakbym postawił przystawki do powierzchni, kolana w ogóle się nie ruszały. Przy okay. nawet butach wojskowych, jak postawiłem stopę, to mogłem kolanami tak ruszać. Przy tamtych butach w ogóle kolana się nie ruszały, jakby okay. były przymurowane, przyklejone. Także okay. to jest ogromnie ważne przy treningu nóg, ale przy treningu pleców, przy podciąganiu sztangi czy tutaj, robi różnicę i to ogromną. Poza tym te buty powodują tak jakby oddawanie tej siły od podłogi. Amortyzacja powoduje, że ta siła jest jakby rozpraszana. Mhm. I co ciekawe, poczułem jakby większą moc kupując takie buty automatycznie, no, czy tam psychicznie, czy nie psychicznie. Czułem, że po prostu przez tą lepszą stabilizację, mhm. no, najprawdopodobniej to spowodowało, mhm. od razu łatwiej było te ciężary przyciągać. Byłem bardziej stabilny, pewny siebie, mhm. wyłączenie pasków właściwie tutaj, no naprawdę ograniczony ciężar dopiero mnie ograniczał i przestały kolana w tym momencie jakby boleć. Trochę niestety zbyt późno zorientowałem się, że przy kulturystyce jednak buty takie typowe do trójboju, do przysiadów są jakby konieczne. Tu nie ma półśrodków, to nie ma być trochę twardsza, tylko ma być twarda deska po prostu, prawda? Tak jest. No ja nie polecam tych oczywiście, to są buty, które nie nadają się. Też to słychać, bo ta poduszka pękła. A, jasne. Przy przysiadach. Ja akurat przysiady robię na boso. Aczkolwiek tak, rekreacyjnie gdzieś tam na trening są w porządku, natomiast jeśli chodzi o dźwiganie dużych ciężarów, to rzeczywiście obuwie ma tutaj również znaczenie. No tak. A ja w międzyczasie dokładam kolejne dwie dwudziestki, no i lecimy z kolejną serią. Jeszcze łyczek. Jasne. Tu też przy tym ćwiczeniu wiele osób, tak słyszałem, że tak mówią, też widziałem jakby w treningu, że plecy trzymają proste pochylenie i tylko ruch rękoma. Według mnie to jest absolutnie błąd. Mhm. Powinno się wiosłować całym tułowiem, tak. całym tułowiem, jak najwięcej grup mięśniowych zaangażować. Według mnie nie mamy jakby izolować w tych ćwiczeniach takich wielostawowych tylko tej grupy, mhm. tylko wykorzystywać też inne grupy. Oczywiście to nie ma tak wyglądać, że będziemy robili martwy ciąg, prawda, z tym ciężarem mhm. i ten ruch będzie tutaj minimalny. Chodzi o to, żeby zaangażować więcej tych grup mięśniowych i wtedy to się przekłada i tak na lepsze czucie pleców, większy ciężar, robi to dużą różnicę. Wtedy nie ma na plecach, nie wiem, żadnego mięśnia, który by się nie zaangażował w to. Każdy będzie musiał urosnąć. Otóż tak to. Ciężarze. I właśnie to jest kolejna kwestia, którą poruszyłem przy okazji nagrywki z Radkiem Słodkiewiczem, że teraz utarło się generalnie targetowanie tych grup mięśniowych w konkretny sposób, tak żeby tutaj zaangażować to, co trzeba, nic więcej. Aha. A to jest właśnie kolejny aspekt, który przemawia za tym, żeby na tych wolnych ciężarach pracować właśnie globalnie, bo to gwarantuje nam zbudowanie takiej solidnej masy mięśniowej i zbudowanie tej siły, która pozwoli nam później progresować i budować mięcho. Więc tu rzeczywiście fakt, duży ciężar i gdzieś tam nawet takie odejście delikatne od tej techniki będzie gwarantowało nam fakt, że zaangażujemy po prostu więcej grup mięśniowych, a to atut, a nie błąd. Tak, oczywiście nie możemy tu porównywać treningu pleców na przykład zawodniczki bikini i zawodnika kulturystyki, który ma rozbudować ogromną masę mięśniową. Zawodniczka bikini nie będzie takich ćwiczeń wykonywała, tylko właśnie izolowane, gdzie ma pewne szczegóły wydobyć w tych plecach, które mają znaczenie, żeby te plecy nie były przesadnie rozbudowane. To jest jakby inna konkurencja sylwetkowa niż kulturystyka, classic physique, gdzie tą masę musimy rozbudować taką twardą. Tam zupełnie jasne. Nad innymi szczegółami pracujemy i zawodniczki bikini będą bardzo dużo ćwiczeń właśnie takich izolowanych, typowo dedykowanych pod jakąś jedną konkretną grupę, inaczej technicznie wykonywanych, więc w ogóle tych dwóch treningów nie można jakby porównywać specjalnie, tak, co nie tak, znaczy, tak. że one nie pracują ciężko. Pracują po prostu w inny sposób nad pewnymi detalami. One nie mogą tej sylwetki zbyt mocno rozbudować, bo będzie to niżej oceniane. Taka jest to konkurencja. No nie chciałem tutaj poruszać tematu bikini, bo bliżej mi do open niż do bikini, mam nadzieję. Okej, okay, nie, to w ogóle nie. Tak, bez urazy tutaj na dziewczynę. Ale twoja żona szykuje się teraz do zawodów, niedługo chyba ma za półtora tygodnia zawody, więc... Dokładnie tak. Na pewno jej trening się bardzo, bardzo mocno różni od twojego, tak Zgadza mi się wydaje. Też będziesz chciał robić dropsety jakieś, kółko dwa zdjąć? Myślę, że możemy. Okej, to powiesz w jakim momencie, ile zdjąć od razu, żeby było szybko. Powiesz teraz, jeden, dwa. Dobrze, w porządku.
Złapię oddech i myślę, że ta seria to już będzie ta docelowa. Już sztanga wygląda całkiem obiecująco. Ja już przed zawodami mniej więcej, myślę tak 2 tygodnie, z tego co pamiętam, już raczej odchodziłem od tego ćwiczenia, bardziej skupiałem się tylko na wyciągach, ewentualnie sztangielka też pozostawała. Ale to tak 2 tygodnie przed, żeby zminimalizować to ryzyko kontuzji, żeby mi tam znowu nie odbiło, że spróbuję rekord pobić jakiś tam, prawda, bo zawsze mi było przykro, jak musiałem bardzo mocno z ciężarów zejść, a jak wykonywałem jakieś pompowania i tak dalej, to wiedziałem, że to chodzi o to, żeby te mięśnie napompować, później na koniec przed lustrem popozować i już to ego było zaspokojone, okej, to jest celowe w tym momencie, prawda, trzeba było się oszukiwać. Niektórzy tak myślą, że po zawodach to zawodnik to zmęczony, wyczerpany, na przykład ja byłem absolutnie niedotrenowany. Jak tylko wracałem z zawodów, mijały 2-3 dni, jak tylko się dobrze nawodniłem, waga wróciła już do normy, to od razu szalałem z ciężarami, to takimi dużymi. No też z tego względu, że ja tych off-seasonów bardzo długich nie robiłem. U mnie to było kilka tygodni i zaraz następny sezon startowy, prawda? Więc jakby to też trochę inaczej. Ja nie mówię, że tak mają wszyscy robić, ale ja mówię, jak było u mnie. Jak było kilka zawodów, nie wiem, co tydzień, to ja w ogóle te treningi, 2, maksymalnie 3 tylko pompujące. Więc głód takich treningów, takich prawdziwych u mnie na siłowni, na wolnych ciężarach był bardzo duży po zawodach i absolutnie nie myślałem, żeby sobie, nie wiem, tydzień, dwa wolne jakieś zrobić. To najgorsza kara, która mogłaby mnie spotkać po zawodach, to by było. Absolutnie, to jest najlepszy okres właśnie po zawodach, w momencie, gdy troszkę podjemy. Tak, wtedy się czuję, z treningu na trening tam dokładasz jedno, drugie, trzecie kółko. Aczkolwiek trzeba uważać, bo cały czas ten poziom hormonów i ta suchość stawów występuje i wówczas można się właśnie troszeczkę zdziwić. No ale to kwestia przede wszystkim uzupełnienia bardzo dużej ilości minerałów, które wytraciliśmy przy odwodnieniu i to takim wielokrotnym, prawda? Więc to nie było tak, że ja od razu trzy dni później, to jakieś tam barki, ręce, prawda? Zanim trening nóg i pleców zrobiłem, to musiał tak z tydzień minąć, żebym ja wrócił do takiej już homeostazy, powiedzmy, i był w pełni sprawny, przygotowany jakby pod względem fizycznym. Psychicznym byłem, ale chodziło o taki stan jakby fizyczny tutaj, żeby tej kontuzji nie doznać, prawda, nie przeholować. Tak. No to pozwolę sobie zapytać w kwestii takiego odbicia po zawodach. Powiedzmy, że waga startowa oscylowała gdzieś tam w okolicy tych 120 kg. To ile tych kilogramów w jakim okresie czasu, powiedzmy na przestrzeni tygodnia, dwóch udało się odbudować? Tak do tygodnia z tym takim nawodnieniem, bo to odbicie wody i tak dalej, no tak 13-15 kg. To taki był standard. Czasami zdarzało się, że po 4-5 dniach już tak dużo było, prawda? Bo ja tą sól dosyć, niektórzy nie ograniczają i tak dalej. Ja na przykład przed zawodami, u mnie ta metoda się bardzo dobrze sprawdzała. Mocno ograniczałem sól przez kilka dni i dopiero w dniu zawodów było takie niewielkie ładowanie tuż przed sceną, prawda? Wodę też na przykład ograniczałem około 30 godzin przed wyjściem na scenę, co było dla mnie korzystne, ale wcześniej było takie nawodnienie, że potrafiłem 15 kilo więcej 2 dni czy 3 dni ważyć niż na scenie, prawda? To zejście wody było ogromne w tym momencie. Tak samo wyglądało później to odbicie, dlatego to nawodnienie tak duże, prawda? Mogłem sobie z tej wagi takiej 125 do 110-112 zejść na zawodach, bo wtedy uzyskiwam odpowiednią suchość. I wtedy tkanki tłuszczowej nie było tam właściwie, albo jakaś pomijalna ilość, natomiast no, zasoby wodne w mięśniach, w organach wewnętrznych były tak duże, że tyle tej wody można było zgromadzić. To nie znaczy, że byłem opuchnięty. No właśnie, bo żebyście nie myśleli, że się przesłyszeliście, tak, to rzeczywiście jest 13-15 kilogramów w ciągu 5-7 dni, ale to jest nabranie właśnie z powrotem glikogenu wody, właśnie, dokładnie tak. I to nie wynikało też z tego, że rzucamy się na jedzenie i jemy nie wiadomo co, tylko po prostu efekt picie diurezy. Picie non-stop właściwie, picie wody i elektrolitów, prawda? No jedzenie tam węglowodanów, jak na diecie węglowodanowej byłem, tłuszczowej, no to zdecydowanie większej ilości tłuszczu, co nie oznaczało też, że w ogóle węglowodanów nie jadłem, prawda? Ale już dostarczenie jakichś tam węglowodanów, nie wiem, 100-150 na diecie tłuszczowej, gdzie przed zawodami ich nie było, nagle powodowało większe gromadzenie i glikogenu i tej wody w mięśniach, prawda? Tak, dokładnie tak. No dobrze. Słuchajcie, lecimy z tą serią. 6 krążków na sztandze. Zaczynamy. Jeden.
chyba sygnał. Tak. O kurczę. Dobrze, nie pod sztangę. Może nie przez ramiona, a okulary, słuchajcie. Stały tutaj na przeszkodzie teraz w tej serii. No ale nic. Weszło dobrze, jeszcze pewnie tam 2-3 ruchy bym zrobił, aczkolwiek. Tu już też nie o to chodzi właśnie. Nie o to chodzi zupełnie. Rekordy. Okej, drugie ćwiczenie za nami. Ja złapię oddech i za chwilę przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Stabilny uchwyt przede wszystkim, nogi rozstawione w ten sposób i przyciągamy sztangierkę do boku. Później ją rzucamy, prawda? Nie musimy zmieniać, toczyć się, łapiemy z drugiej strony, prawda? I z drugiej strony podciągamy. No więc według mnie bardzo dobre miejsce. Co ciekawe, ktoś powie, a wystarczy jakaś ławka, oparcie jakiejś maszyny. Jak użyjemy takiej ławki, automatycznie ten ciężar będzie mniejszy. Niech się gdzieś poślizgniemy, ta ławka się przewróci, bo jest niestabilna. Natomiast przy jakimś takim urządzeniu nie ma tego problemu. Oczywiście można kilka tu takich miejsc znaleźć, ale tu jest, że tak powiem, bardzo dobre. Jest przestrzeń, można spokojnie rzucić tą sztangierkę. Nie jest to jakby problem dla siłowni nawet. Nikt nas nie wygoni z takiej siłowni, że rzucamy sztangierkami. Teraz, ponieważ ja zazwyczaj już byłem na tyle rozgrzany, więc zazwyczaj właśnie jedną serię taką wstępną, kilka powtórzeń. Ktoś pyta, ile? No nie ma w ogóle znaczenia, ile. Tak, na wyczucie, żeby przypomnieć sobie zakres ruchu, w jakim tempie mamy pracować. I jak już to masz zakodowane w głowie, przypomniałeś sobie organoleptycznie, że tak powiem, to rzucamy tą sztangierkę, bierzemy tą docelową, chwilę odpoczynku, żeby oddech wyrównać tylko i lecimy z tą serią taką docelową. No i ten właśnie zrobimy. Tu zazwyczaj w tej serii, no, możesz już zacząć robić. Okulary zdjąć. Tak, żeby. Bo coś mi się tutaj, kurczę, nie podoba na nosie. Tak. Mimo że koniec września, to pogoda nam dopisuje, więc. No naprawdę. Klimatyzacji tutaj nie mamy. Nie ma takiej specjalnie potrzeby nawet. Nawet bym nie chciał specjalnie tu klimatyzacji. Jest wentylacja w razie czego, ale lepiej, żeby te wszystkie mięśnie, stawy były rozgrzane, niż gdzieś tam przewiew był jakikolwiek, bo to tylko ryzyko kontuzji. Dokładnie, no jest to zmora teraz tych nowych fitness klubów wszystkich. Często gdzieś tam przy sprzęcie cardio. Tak. Przy bieżniach, przy orbiterekach wieje po prostu dość silne. Nawet jak się bluzę założy, to też się czuje przez tą bluzę, że przewiewa. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. No jest niebezpiecznie, nie? Tak, tak. Także lepiej się spocić, być dobrze dogrzanym, niż mawiać po karku, po szyi i tylko kłopoty z tego. Tu zazwyczaj przy tym podciąganiu w tej ostatniej serii lepiej chwilę odpocząć i na tym samym ciężarze jeszcze zrobić te 4, nawet 5 powtórzeń i absolutnie wystarczy. Żeby tak też zwany się tak rest pause, teraz popularnie nazywany właśnie, czyli na tym samym ciężarze dajemy sobie tam 10-12 sekund i ile się uda, tyle warto zrobić. No rzeczywiście też stosuję taką technikę. No a przy treningu pleców i tego typu ćwiczeniach to też właśnie wydolnościowo jesteśmy fajnie przygotowani, bo no daje to upalić, nie? Tak, trzeba tu tą kondycję mieć dobrą. Nigdy nie zmierzam do tego, żeby tą przerwę maksymalnie skrócić. To też nie jest najlepsze. Ktoś myśli, że to 5 sekund, czym krócej, tym lepiej. Nie, czasami odpoczywałem 15-20 sekund, musiałem kilka kroków zrobić, ale jeszcze na takim lekkim zmęczeniu te mięśnie napompowane, żeby ten brak tlenu nie przeszkadzał mi dokończyć tej serii, prawda? Nie może być jakby brak tlenu powodem, że nie możemy większej ilości powtórzeń zrobić. Wiadomo, że te mięśnie będą w pewnym momencie niedotlenione, i to one nam odmówią posłuszeństwa, ale żeby tak nie było, że to płuca nam odmówią, nie, już ten oddech tak spłuciłem, że właściwie nie mogę oddychać. A co ciekawe, na diecie tłuszczowej niesamowicie mi się poprawiła kondycja na przykład. Dosłownie byłem nie do zarżnięcia wtedy. Przy tak ilości, przy węglowodanach z tą kondycją był problem, z wyrównaniem tego oddechu te przerwy musiały być dłuższe. Na diecie tłuszczowej nagle jakby to odjął. Prawdopodobnie przez wpływ na moją astmę, którą kiedyś miałem, a dieta tłuszczowa to wyeliminowała. Więc prawdopodobnie te problemy takie oddechowe, jakby ta dieta naprawiła. No to taki szczegół tylko odnośnie kontuzji kulturystów. Wiadomo, czym większa masa mięśniowa, tym ta kondycja będzie też trochę gorsza, więc jakby trochę gorsza. Robienie treningów aerobowych. Też właśnie niepełnosprawnych, a często tak jest, że ludzie myślą, że jak ktoś waży gdzieś tam powyżej 120 kilo, to już na autobus nie pobiegnie. Wcale tak nie jest, bo tego typu ćwiczenia też właśnie... Trochę tak myślę, jak ktoś 120 waży, to tak jakby ten normalny, który waży 80-90, nosił, nie wiem, żonę 50-60 kilogramową cały czas na plecach. No. I to non-stop cały dzień, prawda?
Kurczę, no nie powiedziałbym, że 70 waży. Zupełnie poważnie. Tak? Nie, kiedyś ważyłem to, to chyba było około 70. Dobre podparcie naprawdę, jeżeli kiedyś, nie wiem, tam na ławkach robiłeś, to nie to samo, a jak się mocno oprzesz o maszynę... Ja się lubię też o właśnie stojak na przykład. No to stojak też. To też, też musi być odpowiednia wysokość. Tutaj ta wysokość jest jakby optymalna. Niżej będzie źle, wyżej tak. Też będzie niedobrze. Dlatego to miejsce jest tak wybrane. Ławka już by była za nisko na przykład, prawda? To prawda. Więc jakby to... Takie szczegóły, detale mają ogromne znaczenie, jeżeli już walczysz z dużym ciężarem i walczysz o jedno, dwa powtórzenia więcej. To ustawienie kilka centymetrów niżej, wyżej podparcia będzie miało ogromne znaczenie, które sobie w ogóle nie przychodzi mu do głowy. A dopiero jak ćwiczysz na pewnym poziomie, sam z sobą spędzasz dużo czasu, analizujesz pewne szczegóły, dopiero ci przychodzi do głowy, co ty możesz poprawić, prawda? Ta poprawa, zmiana butów, prawda, w tym ćwiczeniu, ogromna różnica tak samo, prawda, i to może ci powodować, że będziesz jedno, dwa powtórzenia wykonywał na każdym treningu kolejnym. Te jedno, dwa powtórzenia się przełożą na coraz większe te plecy, prawda, także z tych szczegółów trzeba tą całą układankę ułożyć i dopiero wychodzi to, co możesz osiągnąć tak naprawdę. To jest ta magia doświadczenia, no i właśnie tak. Na pewnym poziomie już każdy detal odkrywa znaczącą rolę, bo nawet jak będzie miał wpływ tam na 2-5%, to już na poziomie zawodowym to jest dużo, nie? Tak, dlatego tak ważne jest na przykład, jeżeli ktoś ma taką możliwość w ogóle, bo nie każdy zawodnik, zawodowiec daje w ogóle innym taką możliwość, żeby z zawodnikiem, zawodowcem potrenować. To można zdobyć tak ogromną wiedzę podczas takiego treningu, więc według mnie, gdybym ja mógł potrenować, nie wiem, kiedyś, jak byłem amatorem, nie wiem, z Radkiem Słodkiewiczem na przykład, to ja bym był w stanie za taki trening 1000-2000 zł zapłacić, żeby dowiedzieć się tych detali i szczegółów. Prawda? Czy nie wiem, z zawodnikiem, jakimś zawodowcem ze Stanów, prawda? Jak mogłem poćwiczyć z Charlesem Glassem, to ja tam, nieważne czy on mi rzucił cenę $150, 200, 300, i tak bym ją zapłacił, dlatego że to było ogromną wiedzę, którą można było od takiej osoby uzyskać, prawda? No te treningi tam w tym Gold's Gymie to prowadzi do dzisiaj, nie? Tak, cały czas tam. Cały czas, gości już tam chodzi. Z bikiniarami, z ciężkimi, prawda? Że Dextera tak. Jacksona bardzo długo prowadzi. To wtedy tak. Mister Olympia zdobywał, to nikt inny jak Charles Glass wtedy prowadził pod względem treningu. On pod względem diety nie prowadzi w ogóle praktycznie, nie znam. Znanych zawodników na pewno nie, bo są inni, powiedzmy lepsi od tego, którzy jakby zajmują się wszystkim związanych z dietą i wspomaganiem, prawda? Natomiast on treningiem i dopasowaniem indywidualnego treningu pod daną osobę. On właśnie tam zmienia szczegóły, ustawia inaczej stopę, przesuwa ją w górę, w dół, mówi jak masz przyjąć pozycję dokładnie, jak się pochylić, czy zwiększyć kąt, czy nie, czy dołożyć jakąś poduchę gdzieś tam pod plecy, jakby te takie szczegóły, na które większość osób w ogóle nie zwraca uwagi. Myślę, że to w ogóle nie ma znaczenia, a u zawodowca będzie to miało ogromne znaczenie, bo zacznie pracować inna część mięśni pleców, na przykład mocniej, i wydobędzie pewne podcięcie na przykład na plecach na dole, i to będzie ogromna różnica, bo jeden zawodnik będzie to miał, a drugi obok nie będzie miał, i on tym wygra właśnie szczegółem, prawda? No a jakbyśmy mieli wrócić do takich czasów właśnie tych startów na Olimpii i tak dalej, to taki trening z jakimś zawodnikiem byłby spełnieniem gdzieś tam takich marzeń wtedy, na tamten czas. Wiesz, to właśnie... mi teraz zagwozdkę dałeś. Jakbym miał się trochę jeszcze wcześniej cofnąć, to myślę, że z Dorianem Yatesem. Jego te treningi, które były Blood and Guts, to oglądałem kilkadziesiąt razy chyba, prawda, analizowałem i później kopiowałem je, a później jeszcze zmieniałem jakby pod siebie, pod swój jeszcze poziom zaawansowania, bo wiedziałem, że ten jego poziom zaawansowania jest wyższy, więc jakby to jakbym miał taki jeden trening wybrać, który mi najwięcej dał, to właśnie te jego treningi. Jakbym mógł z nim trenować, bym wiedział, to myślę, że szybciej bym dużo więcej mógł osiągnąć i myślę, że też jednej rzeczy bym się dowiedział, która by skutkowała tym, że nie miałbym kontuzji zerwanego bicepsa. Dowiedziałem się po zerwaniu bicepsu, że zerwałem w tym samym ćwiczeniu, w tym samym okresie przed Mister Olympia, co zerwał on biceps. Podciąganie sztangi w opadzie, podchwytem.
Okay. On 5 tygodni przed Olimpią zerwał sobie biceps, występował zerwanym. Mm. Ja dokładnie tak samo naderwałem. No, później trzeba było i tak go, że tak powiem, zszywać całkowicie, więc dokładnie w tym samym terminie. Gdybym może poćwiczył z nim kiedyś tam, to by mi powiedział, że i bym wtedy miał to w głowie, a tu niestety się to mi przydarzyło, prawda? Zbyt mocno wyprostowałem rękę, prawda? W ten sposób, zamiast ciut krócej. No i to jest to, do czego nawiązaliśmy na początku, właśnie mówiąc o tym zakresie ruchu, nie? Tak, że jak w momencie, tego nie... gdy tak. ten biceps był troszkę za mocno rozciągnięty, to rzeczywiście... Jak się tego nie nauczysz od kogoś innego, od zawodnika, jakiegoś autorytetu, to musisz na własnych błędach się tego nauczyć, prawda? No, to są jest to coś za kosztowne coś. Lekcje, nie? Nie zapłacisz za to, to później sam zapłacisz podczas swojej, powiedzmy, kariery. Czasami takie kontuzje powodują zakończenie kariery u wielu zawodników. Wiele przykładów z Mr. Olympia nawet jest, prawda? Dokładnie. Jay Cutler też po zerwaniu bicepsa już później nie wrócił do pewnej sprawności. Ja byłem na tych zawodach, gdzie on miał ten bicep tylko zerwany z drugiej strony. Ja biceps miałem wcześniej rok naprawiony, już w pełni funkcjonował. A jemu niestety, no mimo że tych mają tam chirurgów i tak dalej w Stanach bardzo dobrych, nie naprawili mu. I widać było to na zawodach, że nie został dobrze naprawiony. Okej. Okay. Dobra, jedziemy jeszcze jedną. Jeszcze jedną, okej. Okay. Dobrze, tak, specjalnie dłoni. To muletowanie takie było zrobione, żeby mogło kaleczyć dosłownie dłonie. Wtedy się nie wyślizgnie, nie ma szans nawet. Zauważyłeś z tym moletowaniem, rzeczywiście, zobacz, te sztangierki, które tutaj są, mają takie moletowanie takie sobie, prawda? No, no. A tą sztangierkę specjalnie zamawiałem jakby bardziej pod siebie, pod wyciskanie na klatkę, początkowo też przy podciąganie i chciałem specjalnie to moletowanie, żeby było maksymalnie takie ostre. Jest, dzięki kurwa. Temu no, nie ma szans, że się wyślizgnie. Nawet jak nie masz magnezji, to nie ma szans. Tak, no czuć to pięknie. Okej, okay, rozumiem, że skończyłeś, tak? Tak jest. Dobrze i bardzo dobrze. To teraz Ci tylko powiem, że to nie są największe sztangierki u nas, ale to specjalnie, bo wiem, że jesteś ambitny i zaraz byś chciał zaszaleć. Mamy tu taką sztangierkę specjalnie do podciągania. O, kurczę. Mam, gdzie można 115 kg i na takiej podciągałem po 15 razy sobie tutaj. Tu przy większym ciężarze troszeczkę ten kąt był potrzebny większy, więc dlatego sobie ustawiałem się tutaj. Ewentualnie czasami tam ją turlałem i tutaj są kółka, które można jeszcze sobie nałożyć, żeby 115. Jak będziesz na masie po zawodach, to wpadnij i to wtedy będziesz mógł się spróbować już na takim konkretnym ciężarze. Jesteśmy nie chciałem tego umówieni. Wcześniej mówić, bo znając siebie, przy twojej ambicji, to byś zaraz chciał tutaj skręcić chociaż setkę, co najmniej, ja to wiesz. Nie jest dobry okres na to, żeby szaleć z ciężarami. Nie robiliście tam lajków, 1500 lajków i jem burgera na czas z Robertem Burnejką. Macie jeszcze szansę, macie czas, spokojnie. I tutaj podobną akcję możemy zrobić. Jeśli będzie 1500 lajków, to wjeżdżam po... Pod 115. Pod 115 tutaj robię wiosło jedno. Umówieni? No to wbijajcie. Mega spoko, że tak od dołu się ciągnie, nie? Tak. Właśnie to o to chodzi, żeby jak najbardziej w ten dół pleców chodziło. Po to jest to podwyższenie, nie płasko, tylko tak właśnie jest. Tak pod pewnym kątem. Mega spoko. Nie zapomnę tego ćwiczenia. Kiedyś na Arnold Classic w Ohio byłem.
przed zawodami już tymi pro. Tam taka siłownia, gdzie Branch Warren i inni tam prosi, którzy występowali wtedy na Arnold Classic, zawodowców oczywiście, nagrywali różne sesje przed zawodami, chyba 2 dni. No i też przyszedłem na siłownię, bo taka jedna była wybrana, też taka trochę oldschoolowa powiedzmy. I był taki wyciąg dolny, tam inni sobie jakieś tam sesje bicepsy robią i tak dalej. No i ja tutaj przed zawodami tam nakładam, nałożyłem trochę więcej i w pewnym momencie ciągnę, puściła linka. I ja fikołek do tyłu zrobiłem, wszyscy nie mieli, rzucili ciężary, spojrzeli, czy jest okej. Okay. Ja tak wstaję, mówię, okej, chyba wszystko jest dobrze. No. I kiwali głowami, że wiesz, bo to takie rzeczy to są bardzo niebezpieczne. Prawda? Bardziej przed zawodami. Na szczęście nie było tam żadnego, nie wiem, maszyny żadnej z tyłu i nikogo, więc jakby tylko fikołek do tyłu zrobiłem razem z tymi zerwaną linką. Okay. Trochę za duży ten ciężar, przyszło polskie power, przyszło na siłownię i zerwało linkę, także nie zapomnę. Później na tej siłowni jeszcze kilka razy, jak na Arnold Classic występowałem tam w Stanach, to zawsze taka siłownia była dosyć blisko tej hali zawodów i tam zawodowcy przychodzili i można było tam poćwiczyć. Ja chyba sobie to Ohio zostawię na kolejny na lat. Kolejne, okay. Na fakt, że jestem w sumie w przygotowaniach od marca tego roku i trochę odczuwam. Jak już wyślesz tą chęć występu, jak oni to zaakceptują, no to nie wypadałoby odmówić, bo jakbyś odmówił, to już więcej byś nie miał takiej szansy. Bo to wiesz, to jest garstka 10, 12, 15 czasami zawodników, tak. Zależy od dywizji, przeważnie około 12. Tak. Zapraszają i to tak skrupulatnie wybierają, przemyślą, czy warto takiego zawodnika zaprosić, bo to mają być tacy zawodnicy, którzy i rokują i jakby dla tych zawodów być może Arnold nawet przy tym uczestniczy w wyborze, żeby to była też dobra reklama jakby dla tej imprezy. Selekcjonują tych zawodników. Nie biorą takich z przypadku, tylko chętnych. Naprawdę myślę, że z kilkudziesięciu co najmniej tych pro takich nadających się wybierają właśnie tylko tych 10-12. Także jak kiedyś. No póki co skupiam się na tym najważniejszym starcie, który już właśnie za te 5,5 tygodnia, ale później na pewno krótka przerwa też z żoną planujemy sobie złapać oddech i spędzić trochę czasu razem, bo no ten sezon się ciągnie, ale całe szczęście dla mnie, że trwa do tego grudnia prawie, więc jak najbardziej nie narzekam. Masz jakiś plan startu jeszcze w Europie? Nie, właśnie nie. Chcę po prostu spędzić trochę czasu w Stanach, tam sobie popodróżujemy, zapiemy właśnie taki oddech, czas dla siebie i po powrocie zobaczymy, no będziemy coś myśleć dopiero. No to zaraz skończysz serię, czy skończysz to ćwiczenie, to ci powiem o planach u nas startowych chętnie się dowiem. W przyszłym roku. Może taki mały pomysł, może wam się uda umówić we trzech z Karolem Milewskim, z Piotrkiem Boreckim i ty na jakiejś siłowni w Stanach, żeby wspólny trening zrobić, trzech polskich pro z Olimpii. Z Piotrkiem Boreckim jestem w kontakcie, może gdzieś tam razem wyskoczymy właśnie po Olimpii, nie wiem czy na trening, być może tak. No jeszcze nie musi być trening jakiś ciężki. No to tutaj myślę największa polska nadzieja, jeśli chodzi o takie topowe miejsca, nie? No tak, tam ich jest w sumie jeszcze, bo tam jest trochę system punktowy też. Chyba jest 12 i dojdzie jeszcze 5, myślę, że około 15-17 zawodników będzie występowało, prawda? Więc... No z tego co widziałem, to w momencie, gdy zdobywał kwalifikacje, to grał gości, którzy już zajmowali topowe miejsca na Olimpii, więc... No, ja myślę, że... I to tak ich naprawdę deklasował. Piątka jest spokojnie, w zasięgu, prawda? Mhm. Dziesiątka to myślę, że musiałby jakiś błąd karygodny popełnić, żeby nie wejść do dziesiątki, ale myślę, że piątka jest jego zasięgu. A może coś tam jeszcze będzie wyżej, kto wie. No ma sylwetkę naprawdę taką, że... Liczymy na to, że będzie dobrze. No. Także pomyślcie o tym wspólnie, bo to by była taka historyczny moment, że trzech Polaków jest z zupełnie różnych dywizji i trening wspólny gdzieś tam na Gold Gymie robi. Myślę, że to by było taki wiralowy materiał, który by setki tysięcy mógł obejrzeć mieć naprawdę. No, będziemy tutaj. Pomyślcie wspólnie naprawdę. Z operatorem treka, więc myślę, że warto. Nagrać. Wszyscy będziecie na miejscu praktycznie w te same dni. Tak. Najlepiej na Gold Gym albo na Powerhouse'a gdzieś pojechać, tam uprzedzić oczywiście obsługę, na pewno chętnie, że tak powiem, wspólnie tam sobie jakieś zdjęcia zrobicie i taki materiał według mnie byłby mega.
Jeszcze Radek będzie tam wspólnie, to w ogóle będzie we czterech też. Zrobicie. Będzie, czyli będzie też z ciężkiej ktoś. No tak, dokładnie. Jeszcze emerytowany, ale tak. Kurczę, no się tak nie spociłem, ale to myślę, że to jest też kwestia właśnie temperatury na dworze i może faktu, że dzisiaj tylko posiłki na słodko, więc żadnej soli nie było dzisiaj. No. Już. Ale dwa? Jeszcze dwa, no. Okej. Okay. Jest. Ale już zacząłem bicepsami ciągnąć. Tak, tak. Prądu brakuje powoli. Wiesz. No to też taka jest pozycja, gdzie masz brzuch mocno ściśnięty i z tym tlenem jest tutaj problem mimo wszystko, no. Tak? Więc. Ale fajnie, dobrze. Czuję, okay. Fajnie, dobrze weszło. Elegancko. No i coś lekkiego jeszcze na dobicie objętości. Tak, już teraz. Teraz możemy popracować nad jakimiś szczegółami ewentualnie, które chcesz. Ściąganie z góry. Tutaj też można w sumie, nie? Tak, tak. Ja często. Lubimy czy nie lubimy? W ten sposób. W ten sposób. Wiesz co, no teoretycznie można. Ja to czasami robiłem jako takie wstępne zmęczenie zupełnie na początku treningu, żeby lekko jakby poczuć te mięśnie dołu pleców, żeby później je lepiej czuć. Na koniec raczej mi się nie zdarzało, ale to jakby od ciebie tutaj zależy. Albo jednorącz, albo właśnie coś takiego izolowanego. To już nie ma to wielkiego jakby znaczenia, to już bardziej pod siebie powinieneś dobrać jak chcesz. Ja na przykład te sobie wybierałem tu ze specjalnymi podkładkami, bo ona wtedy była bardzo wygodna i można było ten zakres maksymalny stosować, także widać, że trochę używane było przez, myślę, że z 10 lat niektóre mają już co najmniej. No dobra, to pomówmy teraz o tym kalendarzu. Nie jest prosta sprawa, to jest dosyć skomplikowane, prawda, bo organizatorów w Europie, w Azji, no na całym świecie jest bardzo dużo. Termin Olimpii, nie chcę go jeszcze zdradzać, ja już wiem, ale to będzie no, mogę tak ogólnie powiedzieć, że to będzie w przyszłym roku początek października. Nie będę dokładnej daty mówił, bo to taka nieoficjalna informacja, miejsca też nie będę jeszcze zdradzał, ale początek będzie października, więc nie listopad, no. Tylko będzie początek października. Oczywiście czyli w Stanach się to się nic nie zawsze, czyli to wcześniej będzie miało na ten wpływ na kalendarz jesienny i z tego względu te zawody, które u nas będą się odbywały, też ulegną tam delikatnym jakby zmianom. Na wiosnę będziemy prawdopodobnie mieli jedną imprezę pod koniec kwietnia, ewentualnie na początku maja i oczywiście pod koniec maja. I pod koniec maja, chyba z tego co pamiętam, 26-27, zawsze sobota, niedziela, będziemy mieli zawody regionalne, tam Puchar Polski i drugiego dnia zawody Pro Qualifier i tam prawdopodobnie w ten weekend też zrobimy dwie dywizje Pro, czyli z awansem bezpośrednim na Olimpię. Oczywiście Classic Physique będzie, bo to koniecznie. No i prawdopodobnie zrobimy bikini, być może Men's Physique, tu jeszcze nad tym się muszę zastanowić. Natomiast w drugiej połowie roku prawdopodobnie zrobimy dwa weekendy, w które będą zawody pro robione. Jeden chciałbym zrobić w ostatnim tygodniu września, czyli jeszcze przed tą Olimpią około dwóch tygodni. Ale oczywiście już awans będzie na następną, z tego względu, że najpóźniejszy termin awansu na Olimpię to jest 4 tygodnie przed Olimpią, prawda? Czyli jeżeli początek października jest Olimpia, to na początku września już się kończą kwalifikacje na tą Olimpię i są już na następną. Czyli na tej następnej edycji
Też prawdopodobnie chciałbym klasyka zrobić. Okej. Okay. Jakbyś się zakwalifikował tam, mógłbyś tu przyjechać dwa tygodnie przed Olimpią i złapać następną kwalifikację. Ewentualnie. To tak, no, myślę. To nieźle. Ale to nie jest pewne. No, jest miejsce zagadane? Jest do ustalenia jeszcze. Ja preferuję zawsze marki pod Warszawą ze względu na bardzo dobry obiekt, super warunki. Mm. Ciężko mi gdziekolwiek w Polsce byłoby znaleźć porównywalne, nie mówiąc o lepszych. Owszem, jakaś hala sportowa, wystawienie sceny dużej i tak dalej. Ale to nie będą te same warunki niż te, co mamy tam na obiekcie. Ten obiekt jest praktycznie stworzony pod zawody takie w kulturystyce i fitness. No myślę, że każdy, kto był w markach na tego typu evencie, to wie, że to jest naprawdę wyjątkowe miejsce. I dla zawodników, i tak, dla kibiców, którzy tak mogą w super komfortowych warunkach, w super sali klimatyzowanej, pod kątem widoczność perfekcyjna, scena nieprzesadnie duża, taka powiedzmy kameralna, ale absolutnie wystarczająca, bardzo dobre warunki. No, klimatyzacja jest w całym obiekcie, to już coś mówi. Rzadko który obiekt gdziekolwiek jest klimatyzowany, nie mówiąc o halach jakichś wystawowych, w ogóle nie ma klimatyzacji. Tam czasami jest wentylacja i to też zazwyczaj niestety nie spełniająca wymogów, a tam oprócz bardzo dobrej wentylacji jest klimatyzacja. Czy możemy na scenie utrzymywać temperaturę 19-20 stopni? Taką sobie życzę. Sędziowie aż czasami muszą kurtki zakładać, bo im zimno. Ja mówię, ale no trudno, mnie zawodnicy interesują, żeby nie pocili się na scenie, prawda? Więc jakby to jest jakby kluczowe. Może znowu Sopot, może Gdańsk, może Kraków, Wrocław, tylko takie duże miasta, gdzie są duże porty lotnicze, żeby zawodnicy zagranicy mieli łatwo przylecieć, łatwy transport i duża baza hotelowa, czyli no tylko duże miasta wchodzą, takie wojewódzkie w rachubę, to możemy ewentualnie to miejsce zmienić, ale tak jak mówię, no w 80% stawiam na marki, bo to jest pod wieloma względami jakby optymalne miejsce. Czyli pod koniec tego września, tylko że tam prawdopodobnie byśmy robili tylko zawody regionalne, 3 tygodnie po FIWE, bo FIWE będziemy mieli 7 września. Mamy zawody jednodniowe, bo drugiego dnia są zawody Radka, to są zawody międzyfederacyjne, no i tam startuje bardzo dużo zawodników. W tym roku mieliśmy 500 wyjść, 564 z overallami. Od godziny 10 rano zaczęliśmy, parę minut po, bo musieliśmy na sędzinę czekać. No byliśmy też wspólnie z kamerą. A po 24 skończyliśmy, więc tak, tam no nie da się nic więcej wcisnąć, nie jesteśmy po prostu w stanie. Dlatego taki pomysł, żeby po 3 tygodniach zrobić znowu zawody regionalne, ale tam właśnie zawody pro, być może klasyk, a jeżeli nie klasyk, to tym razem figure i wellness dla dziewczyn. A natomiast później kolejne zawody byłyby w listopadzie. Drugi, trzeci, czyli 3 listopada zawody pro i tam byśmy właśnie albo klasyka zrobili i być może znowu men's physique lub bikini. Tu jeszcze też będziemy ustalali jakby ze sponsorem głównym, które dywizje będą bardziej odpowiadały. Kwestia tylko dopasowania jakby wszystkich, żeby nie było kolizji w Europie, że jeden organizator organizuje, nie wiem, w Niemczech w tym samym terminie czy we Francji, co my, no nie może być takiej sytuacji, bo wtedy zawodnicy się rozchodzą po prostu na dwie imprezy. No brzmi to nieźle wszystko. Czyli stawiamy w przyszłym roku na klasyka zdecydowanie, bo klasyk fizyczny dwa razy pro będą organizowane. Inne dywizje już pojedynczo, każdą chcemy z tych takich głównych, żeby po razie była chociaż. No to słuchajcie, na pewno nie cały przyszły rok będę na labie, tylko trzeba cisnąć i działać. No tak. Jak nie jedne, to drugie na pewno, tak, więc tak jest. W jeden rok możesz dwie olimpie, że tak powiem, zaliczyć. Będzie taka szansa. Są jakieś przepisy mówiące o tym, ile zawodów pro qualifier może się odbyć w roku na całym świecie? Czy nie ma czegoś takiego? Nie ma takich przepisów, bo to wszystko zależy od tego, jakie jest zapotrzebowanie na te zawody. Jak startuje za mało, to i mało prestiżowa zaczyna być ta impreza, prawda? I, no i ten wartość karty zaczyna tracić troszeczkę, nie? Na prestiżu. No tak, chociaż to nie jest tak, że przypadkowi zupełnie zawodnicy wygrywają. To się nie zdarza, tego, prawda? Żeby tak. Ale chodzi o to, żeby nie wiem, tych zawodników o kartę w takich dywizjach jak bikini czy classic physique na przykład walczyło 50 i tylko jeden wygrywał tą kartę, prawda? Jakby chodzi o to, a nie żeby, nie wiem, było
10 powiedzmy kulturystów i karta będzie przyznana. Owszem, ten co wygra na pewno on prędzej czy później i tak by w tym roku jakby dostał, ale chodzi o to, żeby no, tych zawodników więcej jakby startowało, więc w zależności od popularności danej dywizji i od tego w danym roku ilu, jak wielu zawodników startuje, dobiera się tą ilość w kolejny roku. No ogólnie liga zmierzamy do tego, żeby w każdy weekend były zawody pro qualifier w Europie w ciągu całego roku. Czy jak są 50, ile, 4 tygodnie są, 2 czy 4, bo już no tak, no 4 chyba, tak. Powiedzmy, że 4, to żeby było 54. Czasami może się zdarzyć, że w jeden weekend, tak jak będzie niedługo, na Węgrzech i w Anglii są zawody pro qualifier w ten sam weekend, ale organizatorzy się zgodzili, bo jakby różni zawodnicy zupełnie w tych imprezach startują. Natomiast pozostałych tych pro qualifier co tydzień mogą być. Gdzieś tam w Azji, gdzieś w Afryce czy w Argentynie, w ten sam weekend potrafi być 4 pro qualifier w różnych rejonach na świecie, prawda, więc to nie przeszkadza. Plus jeszcze dodatkowo Stany, to jest jakby oddzielna, oddzielna bajka. Natomiast mówiąc tutaj o Europie, no wszystko zmierza do tego, żeby każdy weekend był zajęty. Obecnie chyba około 47-8 weekendów jest zajętych już przez pro qualifier, więc już niedużo brakuje, żeby całkowicie wyczerpać. Już nie za bardzo jest możliwość organizowania w Polsce. Mamy 3 pro qualifier, już liga mówi, że już za dużo jest po prostu i nie chcemy, bo jeszcze jest wiele krajów takich, które nie mają w ogóle tych pro qualifier nawet jednych zawodów, więc jakby na Polskę to już jest wystarczająca ilość. Rozumiem, wszystko jest jasne. Dobra, lecimy z trzecią, ostatnią serią. No i dobrze, słuchajcie, plecy przetrenowane pod okiem mistrza. No i teraz chciałem zapytać jeszcze, jako już doświadczony zawodnik, który czterokrotnie na tej scenie największej stał, jakieś rady dla żółtodzioba, który leci tam pierwszy raz? Wszystkie, które najważniejsze mogłem ci przekazać, to już ci przekazałem, więc jakby to, żebyś był wcześniej tam na miejscu, prawda? Żeby nie szaleć, że tak powiem, z jakimś zwiedzaniem przed zawodami, prawda? Żeby nie popełnić jakichś błędów treningowych typu, nie wiem, ćwiczenie w takiej koszulce, na przykład w klimatyzowanej siłowni, gdzie są mocne nawiewy, bo zaraz to grozi kontuzją albo jakimś przeziębieniem, żeby jakieś choróbska nie złapać, no i mieć to na uwadze, że też loty bardzo często ostatnio są opóźniane, prawda? Więc trzeba być przygotowanym na dodatkowe posiłki, nawet czasami na jeden dzień. Trudno, najwyżej jak nie będzie opóźnienia, to te posiłki wyrzucisz, na miejscu zrobisz sobie nowe, ale żeby być przygotowanym, jakieś suche posiłki i tak dalej, żeby, że tak powiem, taki problem cię zupełnie nie ruszył, tym bardziej, że masz jakieś tam przesiadki, a teraz wiesz, przesunięcie o jedną dobę to jest prawie, że norma, masz 50% szans, że coś tam w podróży się posypie. Prawda? I trzeba być na tym spokojnie przygotowanym i nie odbierać do tego jakby jakoś tam stresowo. Natomiast o same przygotowania, no to już dobrze, że tam Radek będzie na miejscu, jeżeli chodzi o to ładowanie, uzyskanie tej formy. Fajnie, że to ważenie jest 2 dni przed, czy będziesz miał bardzo dużo czasu na to doładowanie takie. No to chyba właściwie na tym poziomie to jest ważne dla wszystkich zawodników, więc jakby liga i organizator zawodów Jay Kurt bierze to pod uwagę, żeby to ważenie było 2 dni wcześniej. Bo ten kłopot nie tylko masz na pewno ty, tylko na tym poziomie to tam myślę, że 90% zawodników, którzy już są blisko tego limitu. No może teraz został on troszeczkę zwiększony, u ciebie tam niedużo, 800 gramów chyba, ale niektórzy zawodnicy tam zyskali, nie wiem, po 1,5 kilograma nawet, prawda? I więcej. I więcej, więc może to dla nich na razie jeszcze mniejszy problem będzie, ale na pewno jest to dla nich korzystne, że mają więcej tego czasu na przygotowanie tej formy. Czy to, że w jeden dzień zawody się odbywają rano i później wieczorem? Trudno mi powiedzieć, chyba ogólnie jest to korzystne. Nie wydaje mi się, żeby to jakiś problem stanowiło, chociaż na przykład bardzo dobrze swego czasu to Phil Heath wykorzystywał w Mister Olympia, czyli w kulturystyce ekstremalnej, bo on przygotowywał tą formę na dzień półfinałów taką sobie,
natomiast bardzo mocno się, nawet pod względem nałożenia bronzera i oliwki. Był dosyć taki matowy i było tak, no tak niekoniecznie on znowu wygra, ale na to dzień finałów już był pod względem takim estetycznym przygotowany i świecił się jak bombka, w pełni naładowany i widać było w tym momencie tą różnicę. Robił wrażenie na sędziach, na wszystkich. Inni zawodnicy przygotowywali tą formę na półfinał, natomiast on przygotowywał na finał. Jak inni na półfinał, to prawdopodobnie powielali tą formę, nie poprawiali specjalnie, nawet niektórzy się pogarszali. Więc jak on się poprawił, dlatego pod rząd wygrał 7 razy Mister Olimpia. To nie był przypadek. Zresztą, jak ktoś by mnie zapytał, który zawodnik Mister Olimpia, którego tak widziałem na żywo na scenie, w ogóle zawodowiec robił największe wrażenie, no nie powiedziałbym, że Coleman, tylko on właśnie. Dlatego, że ja go parę razy obserwowałem z pierwszego rzędu widowni, co tam właśnie nikt oprócz mojej córki i żony tam nikt nie siadał, oprócz, nie wiem, oficjeli, nie wiem, Manion może na chwileczkę tam przychodził, a reszta tych wszystkich osób to tam z tyłu siedziało, no zawodnicy mieli takie prawo, inni zawodnicy jakoś tego nie wykorzystywali. No jak już nie dostałem do pierwszej dziesiątki, to chociaż mogłem obejrzeć z pierwszego rzędu. No i widziałem go na żywo, to jakby z innej gliny był ulepiony zupełnie. Te mięśnie były trójwymiarowe, grube, pękate, no, jak taka maskotka Michelin, tylko dodatkowo docięta. No, jakby to była różnica. Ja nie odbieram, że Ronny Coleman nie robił tam wrażenia na mnie, prawda? Bo nawet na scenie dwukrotnie tam stałem z nim, bo występowaliśmy. Ja w Moskwie jeszcze jako amator startowałem, tam wygrywałem zawody, a on na przykład pokazu udzielał i tak obok siebie byliśmy. On pokaz, a my jeszcze też jakiś tam pozdał zrobiliśmy na scenie dwukrotnie, więc jakby też ogromne wrażenie robił, ale Phil Heath, jak tak obserwowałem ze sceny, to po prostu, to był kosmos. Tak, niesamowity. Więc mimo, że wąskie obojczyki, niezbyt wysoki, podobnego wzrostu, waga też podobna do mnie, nawet troszkę mniejsza, ale jak te mięśnie były wszystkie ulepione na nim, to po prostu bajka. Piękne. Cóż, moi drodzy, dziękuję panu Robertowi. Też dziękuję bardzo. Swoim i was, drodzy widzowie, także zostawcie lajka, komentarz. No i cóż, towarzyszcie mi w dalszej drodze w przygotowaniu do Olimpii. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia. Cześć. Super, bardzo dziękuję.